Cześć, z tej strony Michał Dulemba. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Nieliniowy. Będziemy tu rozmawiać o machine learning, programowaniu i zarządzaniu projektami korzystającymi ze sztucznej inteligencji. Jeśli pracujesz w tej branży, chciałbyś zacząć lub Twoja firma rozważa wykorzystanie tych technologii, jesteś w dobrym miejscu. Zapraszam Cię serdecznie. Cześć, dzisiaj porozmawiam z Sandrą Kublik, która jest twórcą internetowym promującym AI i jednocześnie specjalistką od GPT-3. Cześć Sandra. Cześć. Cześć Michał, cześć wszystkim. Może zacznijmy od tego, co miałem na myśli, mówiąc, że jesteś twórcą internetowym. Może część osób Cię już zna z Twojego YouTube'a czy innych publikacji, ale gdybyś mogła opowiedzieć, czym się w tym momencie zajmujesz. Jasne. Obecnie zajmuję się głównie tworzeniem krótkich filmów poświęconych tematyce GPT-3 i dużych modeli językowych na YouTubie. Troszeczkę zaczynam romansować z TikTokiem, ale tak powoli, powoli. Więc chyba najbardziej się w tym momencie twórczo spełniam na YouTubie. I tam właśnie podchodzę do tego jako do takiej platformy, dzięki której pogłębiam swoje zainteresowania w obrębie AI. I rozmawiam z ludźmi, którzy budują biznesy w oparciu o technologię AI, przede wszystkim GPT-3, ale też inne. Zastanawiam się, jak te produkty, które budują te biznesy, są zbudowane, jakie są problemy i jakie są wyzwania, kiedy budujesz taki produkt czy biznes. Testuję też aplikację sama, żeby zobaczyć, jak tam sobie radzą. Jeszcze w zeszłym roku współpracowałeś z Neptunem i to też jakby dotyczyło głównie GPT, czy wtedy bardziej byłaś zanurzona w tematach MLOps-owych, które powiedzmy im są bliższe? Wtedy byłam zanurzona w tematach MLOps-owych, natomiast w ogóle to była śmieszna historia. Ja tam trafiłam, bo chciałam się nauczyć sprzedaży, bo nie jestem dobra w sprzedaży. Przynajmniej miałam takie przeświadczenie wcześniej, że nie byłam dobra w sprzedaży. Wcześniej robiłam swój własny biznes, który jest nadal, nazywa się NextGrid, inkubatorem dla startupów, które budują biznes w oparciu o sztuczną inteligencję. I tam zdałam sobie sprawę, że nie bardzo właśnie w tej sprzedaży jestem dobra. Jestem też introwertykiem, więc być może jest to jakoś połączone. Nie czuję się tak naturalnie przebojowo. Natomiast właśnie ciekawe było to, że Neptun akurat szukał osoby niekoniecznie takiej przebojowej, takiej agresywno-sprzedażowej, schematycznie sprzedażowej, jaką sobie wyobrażamy, tylko bardziej takiej osoby, która jest uważnym słuchaczem, lubi rozmawiać z osobami z tej branży, lubi poznawać ich problemy, lubi przekazywać feedback dalej, interesuje się w ogóle produktami AI, więc jakoś tak kliknęliśmy i miałam przygodę z Neptunem przez rok. Świetny zespół, świetny produkt, bardzo, bardzo ambitny. Teraz jest jednym z liderów tak naprawdę, jeżeli chodzi o software do trenowania modeli i rozszerzają ten swój software coraz bardziej na cykl życia modelu i bardzo im kibicuję. Myślę, że są szanse, że zostaną właśnie takim klasykiem w przeciągu kilku lat, który każdy trener modeli i każda osoba na produkcji będzie znać. Też trzymam za to kciuki. Rozmawiałem z Kubą Czekonem swego czasu i to, co powiedziałeś, się trochę wpisuje w to, że oni nie sprzedają tak trochę na zasadzie żel na włosach i krzyczymy, jesteś zwycięzcą, tylko mają zupełnie inny styl, ten, który wspomniałaś, czyli taki rozwiązujemy problemy inżynierów i próbujemy pomóc, żeby rzeczywiście łatwiej się pracowało, niż sprzedajemy to jako jakiś produkt w pudełku, który w sumie nie wiadomo, co robi. Tak, dokładnie. W ogóle pozdrawiam tutaj bardzo serdecznie Paulinę Prachnią, moją szefową z Neptuna. Ona nazywa ten typ sprzedaży conversational sales, taki bardziej nastawiony właśnie na rozmowę dwóch osób, wymianę myśli, wymianę informacji raczej niż no, takie agresywne napadanie na ludzi. Taki push po prostu. Tak, taki push, tak, dokładnie.
Teraz zmieniłaś brand zupełnie niedawno, z tego co zauważyłem w jakichś twoich publikacjach i jesteś bliżej NLP, z tego co rozumiem. Tak, tak. To była bardzo naturalna progresja dla mnie. Jeszcze w trakcie pracy w Neptunie, głównie poza pracą, zajmowałam się pisaniem książki na temat GPT-3. Bardzo mnie to wciągnęło, to znaczy bardzo, bardzo mnie wciągnęło rozkładanie na czynniki pierwsze tego, w jaki sposób jest zbudowane API OpenAI i jakie są wyzwania, jeżeli chodzi o stworzenie takiego API z potężnymi modelami i dostarczanie ich całemu światu, jakie są możliwe produkty, które można zbudować w oparciu o nie i tak dalej. Więc już w trakcie pracy w Neptunie byłam mocno zanurzona w NLP tak naprawdę i dostałam propozycję wtedy akurat, kiedy o tym myślałam, że byłoby to dobrym pomysłem, żeby się po prostu przebranżowić tak już oficjalnie, że tak powiem. Dostałam propozycję z Cohere, które jest spin-offem z Google Brain. Część teamu, który założył Cohere, jest autorem, Aidan Gomez, tutaj akurat nasz CEO, tego artykułu naukowego, który tak naprawdę stworzył trend dużych modeli językowych, Attention is All You Need, który też, że tak powiem, przedstawił światu architekturę Transformera. Więc team jest niesłychanie interesujący i mądry. Bardzo jesteśmy nastawieni na research. Otworzyliśmy teraz taki projekt Cohere for AI, gdzie jest to tak naprawdę fundacja, która będzie zgłębiać przeróżne tam arkany wiedzy i pytań na temat dużych modeli językowych, ale też właśnie mamy API, które jest konkurencyjne wobec OpenAI, które też dostarcza te modele językowe deweloperom. To była niepłatna reklama. Brzmi to bardzo ciekawie. Zaraz dojdziemy do tych modeli językowych i produktów i tych wszystkich rzeczy. Ja chcę jeszcze zapytać o ten pomysł na twórcę internetowego, bo widzę, że tak mieszają się różne style w tych rzeczach, które publikujesz i też chyba taki progres od jakichś początkowych do bieżących. I jestem ciekaw też, czy mogłabyś opowiedzieć tutaj o takim swoim doświadczeniu. Jak zaczęłaś, jakie powiedzmy, tak jak mówisz, przy byciu introwertykiem, z czym w jakimś sensie mogę się też utożsamić, no ile rzeczy trzeba pokonać, żeby zacząć publikować? Tak, to jest ciekawa historia. Ja generalnie zawsze chciałam być pisarką. Tak sobie wyobrażałam swoją przyszłość jako pisarka powieści. Tak sobie wymyśliłam, że tak, taki będę miała zawód w przyszłości, jak byłam jeszcze tam w liceum i wcześniej. I na studiach jakoś zmieniło się moje podejście. Studiowałam filozofię i literaturę i sztuki wyzwolone tak naprawdę, czyli trochę wszystkiego, jeżeli chodzi o nauki humanistyczne. Zawsze bardzo pociągały mnie narracje, czy to jakichś takich klasycznych tekstów kultury, czy to nowsze eksperymenty z narracją. I od zawsze postrzegałam nowe media jako najbardziej ekscytujące pole do eksperymentacji z narracją. Bardzo mnie pociąga estetyka w ogóle nowych mediów, czyli jakaś taka, nie powiem, surowość, twoje odciski palców po edytowanym materiale, to, że można wykorzystywać memy, można wykorzystywać emotki, można bawić się dźwiękiem, a w przypadku YouTube'a można to wszystko robić też samemu. Więc dla introwertyka jest to fantastyczne pole do popisu, bo nie musisz wchodzić w interakcję z nikim tak naprawdę poza twoim odbiorcą, więc wszystko to, co robisz, gdzieś tam sobie robisz w swoim pokoju, w swojej głowie i na swoim komputerze. I jak już jesteś zadowolony bądź nie z wyniku, to może ujrzeć światło dzienne. Później jak już po studiach zaczęłam się zajmować tym swoim biznesem, to pamiętam, że mi brakowało bardzo właśnie tej kreatywności, którą zakładałam w swoim życiu wcześniej, czyli możliwości opowiadania historii. Jakoś tak wyszło, że akurat właśnie padło na YouTube'a. W ogóle było tak, że założyłam YouTube'a dlatego, że taki YouTuber, którego serdecznie pozdrawiam, mój przyjaciel Bugsy Future, zrobił film na temat tego, jak dostać dostęp do ówcześnie w fazie beta OpenAI API, na które trzeba było się zapisać i poczekać, aż się dostanie okejkę od OpenAI, żeby móc się tymi modelami pobawić. Więc on zrobił taki film, który pokazał, jak w szybki sposób udało mu się dostać ten dostęp. Więc ja sobie pomyślałam, że i częścią
elementem sprzedaży było tutaj właśnie to, że zrobił kilka filmów na YouTubie na temat tego OpenAI API, więc pomyślałam sobie, to nie brzmi zbyt skomplikowanie, może też spróbuję, skoro i tak bardzo chcę się tam dostać do tego modelu. I jakoś to się tak wszystko złożyło razem do kupy, że właśnie zrobiłam kilka filmów na temat już obecnych eksperymentów, demo, które powstały od osób, które dostały ten dostęp. I udało mi się ten dostęp uzyskać dość szybko dzięki właśnie temu kanałowi, tak sądzę. Więc podstępem dostałam dostęp. No i okazało się, że dużo osób interesuje ten temat. Ja w ogóle nie pokazywałam na początku swojego kanału swoim znajomym, którzy się nie zajmują tą tematyką. Stwierdziłam, że w ogóle się nie chcę pokazywać jako twórca, dopóki się jakoś tak nie ustatkuje w tym byciu twórcą. No i jakoś to poszło. Ludzie mnie zaczęli sami znajdować, algorytm mnie zaczął polecać i widziałam po prostu, że to, co robię, inspiruje inne osoby do albo eksperymentów, albo w ogóle chęci zapisania się na listę tego OpenAI API. To tylko cię zapytam jeszcze, bo to jest dla mnie niejasne. Najpierw powiedziałeś o takim bardzo humanistycznych studiach i nagle nagrywasz filmy o GPT, tam powiedzmy 2. Możesz wyjaśnić ten przeskok pomiędzy jednym a drugim? No bo mogłaś nagrywać o teatrze w Białymstoku i nie wiem, jakichś tam problemach trzeciego świata albo czymkolwiek innym, a nagle taki high-tech. Tak, faktycznie jeszcze jest tutaj taka mała luka. Mniej więcej tak pod koniec studiów magisterskich, których nie ukończyłam niestety ku ubolewaniu mojego dziadka. Na szczęście wybaczył mi, jak już napisałam książkę. Coś tam może stać na półce i może być z czegoś dumny. W każdym razie gdzieś tak mniej więcej w połowie stwierdziłam, że nie bawi mnie to już. Po prostu takie bardzo wnikliwe czytanie tekstów głównie akademickich, czy tam wysokiej półki literatury, rozmowy w dość wąskim gronie na jej temat. Miałam jakieś takie poczucie niespełnienia i stagnacji. I szukałam bardziej dynamicznego miejsca do... Nosiło mnie po prostu. Takie lekkie ADHD miałam, nosiło mnie. Szukałam czegoś bardziej dynamicznego i w tym czasie jeszcze startupy miały bardzo taką... To były jeszcze w miarę początki takiego optymistycznego spojrzenia startupów na zmienianie świata na lepsze. Każdy startup chciał zmienić świat na lepsze wcześniej i nie bał się tego ogłaszać światu. No i podobało mi się to. Podobało mi się to też, że do technologii ciągnęło mnie już w ogóle od zawsze, do jakichś tam gadżetów hardware'owych, do apek. Bardzo mi się to wydawało zawsze eleganckie, żeby tworzyć rzeczy niematerialne, które usprawniają nasze funkcjonowanie. Usprawniają, ulepszają, urozmaicają. Tak, więc mój przyjaciel, który prowadził wtedy jednoosobową firmę Venture Builder, zrekrutował mnie do tej firmy i zaczęliśmy robić wspólnie jakieś tam content dla aplikacji, marketing dla różnych produktów cyfrowych. Ja mu dużo pomagałam i potem jakoś tak się dobrze nam wspólnie pracowało i stwierdziliśmy wspólnie, że chcemy wejść głębiej w sztuczną inteligencję. Z tego względu, że akurat w tym okresie, to było jakoś tak 2015 może, ona stawała się coraz bardziej dostępna. I było tak, że mogłam na przykład wyszukać sobie jakiegoś notebooka, puścić go sama i zobaczyć efekty. I mimo, że nic nie rozumiałam, co tam się wydarza w trakcie, to i tak widziałam efekty i miałam takie poczucie, że wow, mogę tego dotknąć. Ja humanistka z Skydan Academy, tutaj mogę dotknąć palcem sztucznej inteligencji. Świat się zmienia. Więc ja też uważam, że sztuczna inteligencja tak po prostu, nie wiem, chyba intelektualnie już tak do tego też podchodziłam, jest jednym z najciekawszych trendów technologicznych i takich, które już zmieniają faktycznie. A wtedy myślałam sobie, że zmienią fundamentalnie naszą kulturę, sposób, w jaki żyjemy, sposób, w jaki myślimy. Że to będzie bardzo, bardzo ciekawa rewolucja i że chcę brać w niej udział. Więc stworzyliśmy ten inkubator dla startupów, które budują produkty oparte o sztuczną inteligencję i tam już sobie eksperymentowałam po prostu z różnymi najnowszymi nowinkami. Obserwowałam firmy takie jak OpenAI, DeepMind i gdzieś tam moje zainteresowanie już się lokowało w tym kierunku.
Okej, teraz mi się spięły te dwie rzeczy, bo brakowało mi tego elementu. Bo powiedzmy, nie było to oczywiste, jak przejść od jednego do drugiego, tak przynajmniej na pierwszy rzut oka. A teraz, jeżeli możemy wrócić do Cohere, twoją rolą będzie jakby promowanie tego, co oni tworzą, co zapewniają, czy tutaj gdybyś mogła trochę więcej o tym opowiedzieć? Moja rola nazywa się formalnie Developer Relations i jest dość enigmatyczna i nowa, jak rozumiem, na rynku. Polega przede wszystkim na utrzymywaniu dobrych relacji z deweloperami, którzy eksperymentują bądź już budują z Cohere i wsłuchiwaniu się w ich feedback, przekazywanie tego feedbacku dalej do produktu, żeby stawał się coraz lepszy, żeby coraz bardziej spełniał ich oczekiwania. Mój zespół tworzy też content, który pozwala zainspirować deweloperów w kierunku możliwych aplikacji w oparciu o Cohere, bo duże modele językowe mają ogrom zastosowań i jesteśmy w takim momencie, gdzie myślę, że potrzebna jest edukacja też na ten temat, na temat tego, co jest możliwe w ogóle, jeżeli chodzi o budowanie rzeczy w oparciu o modele językowe, jakie już obecne produkty mogą one usprawniać, jakie nowe produkty mogą stworzyć, więc tworzymy takie przykładowe aplikacje, mówimy o nich, tworzymy content w tym kierunku. Zaczęłam też robić wydarzenia, mamy Discord Cohere, zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych na nasz Discord i tam co tydzień teraz robię takie wydarzenia, które się nazywają Collab Friday, podczas których siadam sobie, tak jak ty dzisiaj usiadłeś ze mną i rozmawiam z osobami, które już coś stworzyły w oparciu o Cohere i rozmawiam o tym, jak to przebiegało, jakie były wyzwania, w jaki sposób to zrobili. Nie jest to jasna kategoria tego, co robię. Myślę, że najbardziej jest to gdzieś tam na skrzyżowaniu edukacji i budowaniu społeczności. To jeszcze cię zapytam tak, powiedziałaś tak, że na samym początku odpalałaś notebooka i cieszyłaś się, że on działa i daje ci efekt, ale jeszcze nie byłaś do końca przekonana, co tam tak naprawdę się wydarza. A teraz po napisaniu książki i zdobyciu różnego doświadczenia jesteś też jedną nogą osobą techniczną? Czy raczej działasz na poziomie rozumienia tej idei, promowania jakby jej zastosowań, a nie takiego schodzenia niskopoziomowego do tego, co się tam wydarzy? Schodzę coraz niżej, ale jest to na pewno taka ścieżka, którą jeszcze będę kroczyć kilka lat, żeby zejść niżej. Nie jestem umysłem, któremu programowanie przychodzi łatwo. Jestem umysłem, któremu na przykład tworzenie narracji przychodzi bardzo łatwo. Operowanie językiem ludzkim przychodzi dość łatwo. Natomiast języki programowania mnie tak z zasady męczą. Jest to taki związek love-hate, powiedzmy. Więc tak, jeszcze nad tym pracuję. Natomiast teraz głównie skupiam się na wykorzystaniu już obecnych umiejętności, czyli dostrzeganiu i promowaniu tych ciekawych, możliwych aplikacji. No i właśnie schodzenie coraz głębiej, czyli już bazę teoretyczną fajną mam dzięki książce, ale też jestem zainteresowana tym, jak faktycznie brudzimy sobie ręce i wchodzimy głębiej w produkt i składamy go do kupy. Pytam, ponieważ w pewnym momencie na pewno trafią się takie pytania od tych deweloperów, które schodzą na te niższe poziomy, no i wyobrażam sobie, że albo wtedy masz kogoś do pomocy, albo też zdobywasz to doświadczenie i wiesz, że to i to jest jeszcze ważne i też no, prawdopodobnie tą wiedzę będziesz musiała zdobyć, żeby na te pytania być w stanie odpowiedzieć. Myślę, że to jest bardzo rozsądne założenie, że będę zaskakiwana w trakcie swojej pracy dość mocno. I na to też liczę. Liczę na to, że się właśnie nauczę troszeczkę głębiej zrozumienia tego, jak się te produkty buduje, jakie to jest doświadczenie, jakie są z tym problemy, jakie są schematy myślenia o tym. To jest dla mnie bardzo ciekawe. W zasadzie mam takie podejście, że pracujesz najlepiej z tym, co masz do dyspozycji. Ja mam do dyspozycji bardziej takie narzędzia abstrakcyjno-teoretyczne / biznesowo-produktowe. No i na przykład jak rozmawiam z founderami na swoim YouTubie, to staram się tak trochę podrążyć i tam dotrzeć, gdzie mnie interesuje. I jest to mój sposób na naukę. I najlepiej się uczy właśnie od ludzi, jak mi opowiadają rzeczy o tym, co tam robią. Ja na podcaście też bardzo wielu rzeczy się dowiedziałem, o których nie miałbym zielonego pojęcia. Zauważyłem też coś takiego, być może też tego doświadczasz, słuchając ludzi, którzy używają tych modeli językowych,
że jeśli powiedzmy jesteś specjalistą od question answering, to zanurzasz się w tym temacie, ale już nie jesteś specjalistą w innej niszy, nazwijmy to, wykorzystania tych transformerów. No i dopiero jak posłuchasz kogoś innego, to otwierają się oczy, a no to jeszcze można zrobić to i to i jeszcze jest ileś tam różnych sposobów użycia tego modelu. Tak, zgadzam się. Myślę, że w ogóle to jest tak młoda przestrzeń, w której funkcjonujemy, w której funkcjonują osoby, które operują tymi modelami, że musimy mieć takie nastawienie, że uczymy się. Tak naprawdę osoby, które stworzyły te modele, zapakowały je w API i wysłały w świat, nadal uczą się tego, jak one są wykorzystywane, nadal uczą się tego, jakie są możliwe aplikacje i nie są w stanie przewidzieć jakiegoś wyczerpującego ich zakresu. Raczej liczą na to, że to świat im pokaże, co jest możliwe. To chyba był też powód tych początkowych obaw OpenAI, kiedy jeszcze było mocno zamknięte te modele i też takie głosy z cyklu nie wiadomo, czy ludzie pójdą w dobrą stronę, czy w złą z wykorzystaniem generacji tekstu. Tak, tak. No niestety, jak to się mówi, with great power comes great responsibility. I te modele są naprawdę potężne i potrafią zrobić wiele rzeczy, więc intencja tego, w jaki sposób są używane, bardzo istotna. Trzeba tego bardzo pilnować. Myślę, że ten okres, gdzie modele były właśnie udostępniane w ograniczony sposób, był bardzo potrzebny po to, żeby zrozumieć, w jaki sposób ludzie z nich korzystają, jakie są problemy, jakie filtry być może należy zastosować. Okazało się z ciekawych rzeczy, że modele typu GPT-3 mają inherentny bias. Przepraszam bardzo wszystkich. Nazwijmy skrzywienie. Skrzywienie, które niestety, jeżeli output modelu nie jest filtrowany lub jeżeli ten model nie jest jeszcze dostrajany po to, żeby był bardziej zdatny do funkcjonowania w społeczeństwie, ten output może być bardzo, bardzo... Jest to skrzywienie, które można spotkać na przeróżnego rodzaju forach internetowych, subredditach i tak dalej, spotęgowane. Więc jest to szokujące, w jaki sposób ten model potrafi odpowiedzieć. Jak bardzo dużo ma w sobie takich treści właśnie zdecydowanie niepoprawnych politycznie. I ten czas był po prostu potrzebny, żeby zarówno okiełznać ten model do funkcjonowania z ludźmi, jak i przyjrzeć się temu, jak ludzie wykorzystują ten model. Czy wykorzystują go do celów, które są, powiedzmy, konstruktywne, czy też nie. I nawet jeżeli wykorzystują te modele do celów konstruktywnych, to w jaki sposób użytkownicy tych konstruktywnych celów, tych konstruktywnych aplikacji wchodzą w interakcję z modelem. Jest też taki przykład AI Dungeon. Zachęcam wszystkich, żeby sobie spróbowali. To jest bardzo fajne doświadczenie i proste. Sposobność do interakcji bezpośredniej, prawie bezpośredniej z modelem tak naprawdę, GPT-3. Więc AI Dungeon to jest taka gra role-based text game. Gra, w której tworzy się charaktery za pomocą tekstu. Tworzy się całe światy fikcyjne za pomocą tekstów. I ona jest oparta właśnie o, już teraz chyba nie jest oparta o OpenAI API, ale była przez długi czas. Stała się niesamowicie popularna, ponieważ w bardzo łatwy, szybki sposób ludzie byli w stanie wykreować sobie jakiekolwiek światy, tam mieli ochotę, wypełnione smokami, druidami, cyborgami, czym tylko mieli ochotę. Niestety okazało się, że dość duża podgrupa userów tej gry wchodzi w interakcję z modelem, które no właśnie, powiedzmy, są niepoprawne politycznie lub nawet wręcz nie powinny być pewnie legalne, czyli prowokuje ten model do tworzenia treści, w których jest przemoc wobec dzieci, przemoc seksualna wobec dzieci, przemoc seksualna w ogóle, jakieś takie bardzo, bardzo ciemne miejsca ludzkiej myśli, ludzkiej psychiki. To jest właśnie kolejny przykład na to, że trudno było przewidzieć taki problem, że on się pojawi i że pojawi się w takiej formie i co z nim zrobić. Więc ten początkowy okres testowy myślę, że był bardzo potrzebny na to, żeby sprawdzić, w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcję z modelami. W przypadku tego AI Dungeon akurat dzięki temu, że OpenAI ma taki bardzo dobry, mocny system monitorowania tego właśnie, w jaki sposób aplikacje funkcjonują, była w stanie interweniować i ograniczyć tych użytkowników, którzy właśnie prowokowali model do takich złych rzeczy po prostu. Myślę też, że na rynku jest
zdecydowany konsensus, jeżeli chodzi o myślenie takie zapobiegawcze złym aplikacjom, złym konsekwencjom wykorzystywania modeli. Ostatnio, to się wydarzyło chyba jakoś 3 tygodnie temu, może 4, AI 21 Labs, Cohere i OpenAI stworzyły taki wspólny manifest, w którym mówią o tym, że wspólnie pracują nad wypracowaniem standardów bezpiecznego korzystania z modeli i tworzą taki wspólny front, jeżeli chodzi o właśnie jak najlepsze, jak najbardziej etyczne zastosowanie ich, w związku z tym, że są tak potężne i potencjalnie rewolucyjne w różnych przestrzeniach. Mam tyle pytań, że nie wiem, od czego zacząć. Może najpierw od tej warstwy, o której wspomniałeś, że te API nie są tylko prostym dostępem do modelu, który generuje tekst, ale też jest warstwa, która zabezpiecza przed tym skrzywieniem, biasem, czy przed generacją, nazwijmy to, nielegalnych treści. I rozumiem, że nie zostaje to pozostawione temu, kto wykorzystuje ten model, że on sobie ma to skorygować, tylko robi to już OpenAI czy Cohere. Tak, tak. Już firmy, które dystrybuują modele, pracują nad własnymi filtrami, które wyłapują te treści, które są niepożądane. W przypadku Cohere jest tak, że te treści w ogóle do ciebie nie docierają jako użytkownika. One są już łapane na tym etapie, wiesz, generowania i wysyłania do ciebie outputu. W przypadku OpenAI do tej pory przynajmniej było tak, że dostawałeś ten output, który był potencjalnie wątpliwy, niemoderowany, ale miałeś na to nałożony filtr, który nawet kolorystycznie wskazywał ci, które tutaj treści są niepoprawne politycznie, nie wiem, takie, których lepiej nie wykorzystywać dalej. Więc OpenAI pracowało nad takim wizualnym filtrem, który sam ci pokazywał. Cohere robi to jeszcze wcześniej, na etapie wysyłania outputu do ciebie. Ale to jest kwestia tego, że jeżeli sprowokujesz model do tego, żeby się z tobą pokłócił albo powiedział coś niemiłego, to on wtedy wykorzystuje Reddity i tym podobne rzeczy, żeby zgenerować właśnie tak bardzo obraźliwy materiał. To wynika z tego, że właśnie model częściowo był trenowany na prawie całym dostępnym tekście internetowym, w tym właśnie Redditach, subredditach, forach internetowych, gdzie tego typu trolle internetowe można spotkać. W związku z tym ma to w swoich danych, w swojej bazie, na których został przetrenowany już wcześniej i wyłapał te wzorce, które tam właśnie były obecne, więc teraz on nawet nie musi być sprowokowany, ale jeżeli jest kreatywny, myśli sobie w sposób wolny i lekki, to potrafi coś takiego wypluć. To jest trochę tak, jakbyśmy rozmawiali z taką naszą kolektywną podświadomością. Nie wiadomo, co wyskoczy kiedykolwiek, bo tak dużo różnych głosów jest dostępnych. To jest z kolei też ciekawy wątek, nad którym pracują osoby, które starają się tworzyć chatboty w oparciu o GPT-3. Rozmawiałam na przykład z Piotrem Grudniem, zresztą chyba widziałeś tę rozmowę. Jednym z kluczowych problemów, którymi zajmuje się jego firma QuickChat, jest to, żeby odpowiedzi modelu były mniej kreatywne. Bo za każdym razem on może mieć inną osobowość, inny ton. Za każdym razem po prostu może być innym człowiekiem. Jest to bardzo ciekawe, bardzo nieintuicyjne doświadczenie, no ale właśnie tak to jest. I teraz po pierwsze pracujemy na tym, żeby ta osobowość była bardziej społecznie akceptowalna, czyli żeby było mniej tego internetowego trolla w tym modelu, a po drugie, żeby było bardziej spójne. Chcesz rozmawiać ze spójną osobą, chcesz rozmawiać z osobą, która ma jakiś, nie wiem, jeden ton głosu i pewne stabilne doświadczenie życiowe, bo inaczej zwariujesz, więc tak, więc nad tym się jeszcze pracuje. Rozumiem, bo teraz może to być Dr. Jekyll and Mr. Hyde na zmianę i to nie jest dobre dla użytkownika. Ale zastanawiam się, pierwsze pytanie, jakie przychodzi do głowy, dlaczego nie filtrujemy tego przed trenowaniem, czyli czy nie próbujemy usunąć tych treści wcześniej, bo w sumie wydaje się, że tak byłoby łatwiej, choć nie wiem, czy przy takiej ilości tekstu to jest realne. To tak sobie myślę, czy udało ci się trafić na taki wątek rozmów, czy wewnątrz firmy, czy w trakcie pisania książki. A drugi, czy dojdziemy do takiego etapu? Kojarzy mi się taka scena, kiedy Anthony Hopkins bierze tablet i w którymś tam tych swoich ludzi, nie ludzi, nie wiem jak ich do końca nazwać, ma takie suwaki i ustawia ironię, humor, sarkazm, nie wiem, poziom inteligencji i mówi, okej, ta wersja mi się podoba, możesz powstać. Więc znakomite pytanie numer jeden. I tak,
Zdecydowanie. Pracuję się teraz nad tym, żeby czyścić te bazy danych i żeby właśnie bardziej świadomie podchodzić do tego, że ten model może być skrzywiony. Bo na początku w ogóle było to dość duże zaskoczenie w branży, jak się okazało, że on może być skrzywiony i do tego stopnia, że tak często to skrzywienie się pokazuje i, no, i wpływa na jakość współpracy z modelem. Więc tak, pracuję się nad tym, żeby te dane były czystsze, żeby były lepsze. Pytanie numer dwa. To na zasadzie nie pytanie, tylko taka wizja, że dojdziemy do takiego momentu. Czy dojdziemy do takiego poziomu? No bo wtedy mogłabyś zdefiniować to, jaką chcesz osobowość. Czy ten chatbot ma być bardziej żartobliwy, czy poważny, czy... Tak naprawdę już jesteśmy na tym etapie. To znaczy już teraz możesz ten przetrenowany wcześniej model dostroić do twojej potrzeby. Czyli jeżeli chcesz mieć tego chatbota, który właśnie będzie żartobliwy, albo będzie inteligentny, albo będzie introwertykiem, możesz to zrobić. Możesz to uzyskać już teraz po dodatkowym dostrajaniu modelu określonymi danymi i poleceniami. Ale mówisz o takiej skali z cyklu fine-tuning modelu Hugging Face'owego, czy jest też sposób, żeby to zrobić na tych ogromnych modelach typu właśnie GPT-3, dodać swoją warstwę, która tu pomoże? Tak, tak. Jest to możliwe w tym momencie, żeby dodać swoją warstwę. Okay. Mhm. I jest to bardzo pomocne też na przykład w takich aplikacjach, powiedzmy, jak bankowość, finanse, wiesz, gdzie masz bardzo dużo języka branżowego, którego model no, gdzieś tam liznął podczas swojego pierwszego treningu, natomiast no, nie mówi nim na co dzień, więc chcesz go douczyć, jak się posługiwać tym językiem dobrze. I właśnie firmy, które mają jakieś takie bardzo konkretne języki branżowe, wykorzystują fine-tuning do tego, żeby dostroić model do swoich potrzeb. To może jak już jesteśmy w tym miejscu, wiem, że jesteś już przynajmniej po kilku, jeśli nie może nawet większej liczbie, rozmów z tymi ludźmi, którzy budują ciekawe rzeczy. Jedni są bardziej zaawansowani, inni powiedzmy na początku ścieżki. I gdybyśmy mogli przejść przez jakieś najciekawsze pomysły, ja spróbuję cię też dopytać, bo samego mnie to zastanawia, w którym miejscu ludzie używają takiej generacji tekstu. Ja uwielbiam wszystkie aplikacje, bo one są tak, dla mnie są po prostu tak inspirujące i ja się cieszę, że wiesz, spędzasz bardzo dużo czasu nad zastanawianiem się, jak ten model działa, nad tą warstwą teoretyczną i potem widzisz to w rzeczywistości i wtedy masz takie wow. Więc ja uwielbiam wszystkie. Natomiast troszeczkę bardziej zgłębiłam aplikacje typu asystenci do pisania. To akurat pod kątem moich własnych zainteresowań, czyli Flowrite jest bardzo fajnym przykładem. I też przypomniało mi o tym, jak mówiłeś, czy można sprawić, żeby model pisał w sposób ironiczny i tak dalej. Flowrite tworzy nakładkę na przeglądarkę, która pomaga ci pisać maile i myślę, że docelowo będzie ci pomagała pisać wszelkie teksty. Polega to na tym, że dajesz bardzo krótkie keywordsowe instrukcje modelowi, czyli odpowiedz na tego maila w sposób twierdzący, tonem miłym, stanowczym. Bardzo dobre. I jesteś w stanie wygenerować odpowiedź na maila. Albo stworzyć po prostu maila from scratch. Więc jest to super rzecz. Polecam, sprawdźcie sobie Flowrite. Ale są też asystenci do pisania, którzy operują na większych tekstach. Czyli na przykład jeżeli piszesz artykuł, piszesz książkę, piszesz blog posta, to taki asystent, jeżeli dasz mu kilka paragrafów, będzie w stanie dorobić kolejne paragrafy, stworzyć kolejne pomysły do tego ciągu myśli, który już masz. No i możesz sobie wybierać. Jeżeli ci się nie podoba, no to generujesz jeszcze raz. Jeżeli ci się podoba, no to bierzesz. Jeżeli ci się podoba w połowie, no to bierzesz połowę, dorabiasz resztę. W każdym razie jest to już taki fajny partner do sparingu, gdzie możesz obijać o niego swoje myśli, swoje teksty. Dopytam cię, bo pojawił się ostatnio taki wątek właśnie a propos podobnej aplikacji, nie jestem pewien, której dokładnie, że ktoś korzystał z czegoś takiego, po czym okazało się, że ten generowany tekst był żywcem przepisany z czegoś innego. No bo w sumie można w jakimś stopniu przypuszczać, że model już widział te teksty albo miksuje, mashupuje na różne sposoby to, co było w datasecie treningowym. No akurat tu się tak trafiło, że ktoś napisał
te pierwsze akapity w jakimś tam stylu, ten model dopisał mu resztę i okazało się, że ta reszta była prawie że żywcem wzięta z innego tekstu. No i tam były jakieś dyskusje, czy to w sumie legal, czy to w sumie etyczne, czy w gruncie rzeczy kto odpowiada za taką wtopę. Czy miałeś okazję tutaj trafić na ten temat i jak sobie z tym firmy radzą? Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie w ogóle o to, kiedy model coś tworzy, kto ma do tego prawa? Czy ty współpracując z modelem, pytając go o konkretne rzeczy, pytając go o konkretny output, czy twórca tego modelu, czy osoba, której teksty zostały wykorzystane do tego, żeby ten model wytrenować? Ja się nie spotkałam jeszcze z takim zachowaniem modelu, że on faktycznie przeklejał coś żywcem. Zazwyczaj to jest to, co mówisz, czyli mashup, czyli po prostu sklejka bardzo, bardzo różnych rzeczy, których nie jesteś w stanie, że tak powiem, złożyć do kupy i sprawdzić, że one gdzieś istnieją. Myślę, że to jest, no jesteśmy jeszcze bardzo wcześnie na takim etapie decydowania, kto jest twórcą, ale myślę, że coraz bardziej to pytanie będzie istotne, szczególnie, że no wychodzą teraz też modele, które generują bardzo ładne rzeczy wizualne. To pytanie staje się coraz istotniejsze, natomiast nie słyszę za bardzo w tym środowisku, w którym jestem, dyskusji na ten temat. Słyszę dużo, dużo dyskusji na temat właśnie etyczności, na temat making sure that this shit is safe, ale nie słyszę tutaj dyskusji na temat tego, jak to, że tak powiem, uregulować nawet prawnie. Myślę, że to jest gdzieś tam jeszcze przed nami, ale to jest bardzo ciekawy temat, tak. Tak jak mówisz, jeżeli jest mashup, to nie ma tutaj aż takiego dużego ryzyka, ale jak coś za bardzo się zgadza z jedną z drugim, no to tam padł tak, trochę taki żart, że w przypadku piosenek chyba, jeżeli 15 sekund jest taka sama, to znaczy, że to plagiat. No i tutaj były też takie żarty, że będzie taki filtr przy generacji, który byłby w stanie sprawdzić wstecz, czy dokładnie taki fragment się pojawił, jeżeli nie, no to okej. Okay. Ale to wymaga też, zakładam, ogromnej mocy obliczeniowej, żeby sprawdzić w datasecie, czy coś takiego było. Kolejnym rozwiązaniem jest po prostu trenowanie na tekstach dostępnych publicznie z otwartymi prawami autorskimi. Tutaj przykładem jest na przykład GitHub Copilot, gdzie Codex, model siostrzany do GPT-3, który jest wykorzystywany w GitHub Copilot, on jest wytrenowany na repozytoriach GitHubowych, które są open source. Czyli kod, który jest generowany przez Copilota, może wykorzystać każdy. Nikt nie będzie się o niego sądził, nikt nie będzie bił się o jego prawa. To wróćmy do tych ciekawych zastosowań. Jeszcze tylko to pierwsze, tak sobie pomyślałem, że wspomniałeś najpierw o tym filtrze bezpieczeństwa, ale tu mamy następną warstwę, czyli w sumie łatwo jest generować spam. Mając tą kolejną warstwę, o której mówisz, napisz, nie wiem, że Putin jest świetny i prosisz ten model 300 razy i potem publikujesz to w różnych dziwnych miejscach. Niestety tak. Łatwo jest, bardzo, bardzo łatwo jest generować spam. Bardzo łatwo jest generować dezinformację z taką intencją, żeby ją generować w określony sposób też. Było zrobione świetne badanie przez Uniwersytet Georgetown na temat właśnie GPT-3 w kontekście jego potencjału do tworzenia tekstów treści dezinformacji, gdzie naukowcy po prostu wzięli sobie taką listę możliwych treści, które ten model może wygenerować, czyli na przykład generowanie tweetów o określonym nastawieniu politycznym. I wzięli sobie takich 8 kategorii, gdzie powiedzmy mamy tezę, nakładanie sankcji na Rosję jest ok, i potem różne punkty widzenia w stylu stwórz tweet dla demokratów, którzy coś tam. No i ten model niestety sprawdził się znakomicie w tym. Bardzo łatwo, bardzo szybko można było wygenerować tego typu treści, więc wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie ktoś zakłada setki fejkowych kont na Twitterze i tak na skalę masową po prostu puszuje te treści, dopóki nie złapią, dopóki nie staną się wiralowe. Więc jest to faktycznie potencjalny problem. Zresztą OpenAI samo o tym mówi, że jednym właśnie z takich problemów teraz, z którymi się zmaga, to jest wykorzystywanie GPT-3 do tworzenia kampanii konkretnych o jakimś konkretnym interesie. Niestety tak. Zresztą piszę o tym w książce. Nie tylko to jest problem, ta dezinformacja, jest też problemem to, że bardzo łatwo jest stworzyć tekst o jakiejkolwiek treści. Był taki chłopak, który stworzył bloga na podstawie GPT-3, z artykułami tworzonymi tylko i wyłącznie przez GPT-3 i udało mu się tego bloga wypromować na pierwszym miejscu w pewnym momencie na Hacker News.
bardzo szybko, w przeciągu 2 dni. Więc pokazuje to, że jesteś też w stanie stworzyć bardzo dużo tekstu, którym się ktoś wcześniej nie zaopiekował, którego ktoś wcześniej nie przemyślał, nie zedytował, w którym nie było żadnej dyskusji pomiędzy ludźmi w stosunku do tego, jaka ma być jego jakość, jaka ma być jego intencja i tak dalej. Możesz go po prostu generować i pushować out there. I to moim zdaniem jest duża szansa, że będzie zmniejszało jakość tekstów, które będą dostępne w internecie, którymi będziemy bombardowani. Już jesteśmy, ale będziemy coraz bardziej pewnie, niestety. Dobra, zostawmy może ten smutny wątek, bo ja przyznaję, że jak sobie o tym myślę, to wyobrażam sobie coś takiego, że w pewnym momencie wszelkie reviewsy mogą stracić jakąkolwiek wiarygodność. Być może tak naprawdę już tak jest, a my jeszcze tego nie wiemy, bo wiem, że serwisy się borykają z tym, że różne boty wrzucają teksty, ale do tej pory często dość łatwo było stwierdzić, że to review ma na tyle kanciasty język, że być może zostało jakoś tam półautomatycznie stworzone, natomiast teraz już to wykrycie tego chyba jest bardzo trudne. Ale może wymienisz jeszcze jakieś ciekawe, dobre zastosowania ku pokrzepieniu serc. Oczywiście. Kolejnym super zastosowaniem, bardzo kreatywnym, które poznałam, jest tworzenie postaci i wykorzystywanie tego modelu, żeby tym postaciom nadać osobowość i język. Przykładem, z którym się spotkałam, to jest Fable Studio. Oni się chyba teraz przebrandowali na Simulation. To jest takie studio kreatywne, które ma awatar 8-letnią dziewczynkę Lucy, która jest stworzona na podstawie bajki i która jako awatar wchodzi w interakcję ze swoimi fanami na przykład na Twitchu i rozmawia z nimi tekstem, który jest generowany przez GPT-3. I to GPT-3 jest wtedy dostrojone do tego, żeby właśnie zmaczować charakter Lucy, jej wiek, jej zainteresowania i no i że tak powiem daje jej drugie życie, tak? Daje jej możliwość takiej żywej interakcji z ludźmi. Oni stworzyli coś jeszcze bardziej meta podczas Sundance Festival chyba 2 lata temu, gdzie pozwolili temu awatarowi Lucy wejść w interakcję z widownią i stworzyć wspólnie scenariusz filmowy. Więc widownia dorzucała jakieś pomysły, Lucy je przetwarzała i jakoś tak wspólnie dotarli do miejsca, gdzie stworzyli scenariusz filmowy z awatarem. Więc po prostu możliwość kreatywnych zastosowań tutaj w tym obszarze takich awatarów, postaci fikcyjnych, gier, twoich interakcji w grach jest kosmiczna. Te doświadczenia myślę, że będą coraz bardziej też takie spersonalizowane, bogatsze, ciekawsze dla nas. Właśnie dzięki temu, że coraz łatwiej jest to zrobić. Też coraz łatwiej pod tym kątem, że na przykład jak tworzysz grę, to masz określony budżet na pisarzy, na napisanie scenariuszy, na to, jakie tam postaci gdzieś tam niekluczowe w grach, co do ciebie mówią, jak odpowiadają, a w tym przypadku, mając do dyspozycji model, te możliwości są nieskończone tak naprawdę. I jesteś znacznie niższym kosztem w stanie wzbogacić swoje postaci w grach, czy w filmach, czy właśnie w świecie meta. Tak, myślę, że to będzie super ciekawe. A mówisz o takiej sytuacji, w której te teksty są wygenerowane i nazwijmy to dorzucone do silnika gry, nie są generowane live i nie wiadomo w sumie, co ta postać do ciebie powie w grze. Wiesz, możliwe jest to i to. To znaczy możesz mieć takie doświadczenie live, gdzie ta gra się łączy z modelem live, i jest generowana tobie odpowiedź. Będzie pewnie musiała być jakoś przefiltrowana, czy tam będziesz musiał wchodzić w interakcję z tym dostrojonym już modelem, ale jest możliwe tworzenie rzeczy live i jakby właśnie AI Dungeon jest takie, że jak stworzysz sobie jakiś pomysł na ten świat fikcyjny, to ten świat potem odpowiada na to, o co go pytasz. Możesz tam sobie dorzucić, nie wiem, stworzyć najpierw cyborgi, potem dorzucić delfiny, potem dorzucić wróżki i po prostu ten świat się nie kończy i on jakby tak wchodzisz w niego i go tworzysz równocześnie. To myślę, tekstowy Minecraft. Tak. Brzmi nieźle. No, to będzie super. Nie tylko tekstowy, myślę, że też wizualnie będziemy w stanie to zrobić niedługo. No, tylko pewnie trochę więcej mocy obliczeniowej jeszcze trzeba, choć DALI i te wszystkie inne rzeczy, ostatnio nagrywałem o tym odcinek, mnie to zachwyca, bo nie umiem rysować, więc każde narzędzie, które rozwiązuje ten problem jest świetne. Ale wracając do tych zastosowań,
Nie wiem, jak się zapytać o to, bo stoję tak jedną nogą w świecie rzeczywistym, który mówi to źle, że wszędzie będziemy rozmawiać z automatami, a druga noga mówi to jest niesamowite, w ogóle róbmy tego więcej. I czy ludzie, z którymi rozmawiasz, też mają to rozdwojenie, czy oni raczej są zdecydowanie po tej drugiej stronie? Tak, ja myślę, że takie rozdarcie jest bardzo, że ono jest bardzo częste. Jest taka, tutaj przepraszam, wrócę do swoich studiów i polecę filozofię, ale na przykład Kant ma taką kategorię, jak definiuje estetykę, to tworzy kategorię piękna, które jakby zarówno cię zachwyca, ale też przeraża. To jest takie doświadczenie, gdzie te uczucia zaczynają się mieszać po prostu. Ono jest tak nowe, tak wstrząsające, że zarówno się trochę boisz, ale też trochę ci się oczy świecą. Myślę, że jesteśmy właśnie w takim, że idziemy w takim kierunku, że coraz bardziej będziemy zaskakiwani przez technologie takie jak te duże modele językowe w aplikacjach, z których korzystamy na co dzień. Czy to będą wirtualni asystenci, czy to będą gry, czy to będzie nasz edytor tekstu, czy to będzie nasz edytor maila, tekstu mailowego. Będziemy coraz bardziej mieć do czynienia z tą inteligencją, no i myślę, że coraz bardziej trzeba się z nią oswajać i jakoś ją na swoich własnych warunkach wykorzystywać. Ja mam tak, że się nie boję, wiesz? Ja mam tak, że ja jestem zachwycona przede wszystkim. Zgłębiam, bardzo jestem zainteresowana tymi negatywnymi potencjalnie skutkami, które to może przynieść, ale przede wszystkim myślę, że to będzie ogromny, ogromny nowy sposób, w jaki w ogóle nasz umysł, nasz mózg będzie funkcjonował. I że jest to taki krok, w którym idziemy jako ludzie i że jest to super ciekawe. Myślę, że dojdziemy do takiego momentu, gdzie po prostu będziemy wchodzić w interakcję taką jak gdyby z ludźmi, ale ze sztuczną inteligencją. Też dzięki hardware'owi. Nie tylko, wiesz, wirtualnie, nie tylko niefizycznie. No i musimy się nauczyć z tym żyć. Myślę, że to będzie super, ale żeby to było super, no to właśnie musimy być bardzo uważni w tych naszych krokach wypuszczania sztucznej inteligencji do życia z ludźmi, no i gdzieś tam ucinania takich wątków właśnie potencjalnie niebezpiecznych. W jakimś innym podcaście pojawiło się takie hasło, że każdy chciałby mieć swojego Jarvisa. Ja się pod tym podpisuję całkowicie. Natomiast tak sobie pomyślałem teraz, załóżmy, że twoi szefowie w Cohere albo są po jednej stronie płotu, nie wiem, politycznego, religijnego albo jakiegokolwiek, no to ich zasięg działania może być przegigantyczny, jeżeli modelowi pozwolą się czegoś nauczyć albo powiedzą, że te treści są niewłaściwe. Jestem ciekaw, czy też jak wspomniałeś o tej fundacji, czy tym powiązaniu kolejnych firm, które nad tym pracują, czy też takie rzeczy biorą pod uwagę, czy będą publikować, że nasz model myśli, że to, to i to. Jakby świadomie mówimy, że pewne rzeczy są okej, a inne są nie są okej. Myślę, że taka transparencja jest super ważna i że ona będzie potrzebna bardzo właśnie do tego, żeby mieć zaufanie w ogóle do tych firm, że one podejmują kroki, z którymi się zgadzamy albo z którymi się nie zgadzamy, ale przynajmniej wiemy, jakie kroki podejmują. I już w zasadzie jest bardzo duża transparentność dotycząca tego, w jaki sposób modele są trenowane, co dokładnie znajduje się w tych datasetach. Można je rozłożyć na czynniki pierwsze. Ostatnio Facebook wypuścił taki model zbliżony do GPT-3. Zrobił go open source po to właśnie, żeby ludzie mogli go rozłożyć na czynniki pierwsze, przeczesać wszystkie możliwe potencjalne problemy, zobaczyć dokładnie, przyjrzeć się z lupą dokładnie do najbardziej podstawowego stopnia, w jaki sposób one są złożone. I to jest potrzebne bardzo. To jest bardzo dobre, myślę. I no, myślę, że masz rację, że jest tak, że firmy, które tworzą tę nową technologię, będą miały bardzo duży wpływ na to, jakim językiem na przykład mówimy, jakim językiem wchodzimy w interakcję z tymi tworami sztucznej inteligencji. Po to ta dyskusja jest prowadzona. Ja polecam tę dyskusję obserwować, zadawać pytania, prowokować. Nie jest też tak, że te firmy wiedzą od A do Z, co robić. Właśnie po to mówią otwarcie, że są jakieś tam problemy otwarte, z którymi się zmagają, które ich interesują, żebyśmy to zrobili wspólnie. To może jeszcze jeden ostatni przykład jakiegoś pozytywnego wykorzystania. Nie wiem, czy masz też czasami takie wrażenie, że te modele trafiają w miejsca. Może spróbuję to inaczej opisać. Czasami widzę, że ktoś tworzy startup, który rozwiązuje problem, który dla mnie nie istnieje, czyli
jest tak, że będziemy generować coś, żeby ktoś tam był szczęśliwy, żeby mógł generować dużo tekstów marketingowych, żeby sprzedawać usługę marketingową ludziom, którym się wydaje, że oni nie potrafią pisać tekstów. I to jest dla mnie coś takiego, czy to na pewno jest to miejsce, w które powinien trafić ten model i czy to tak naprawdę komukolwiek, w czymkolwiek pomaga. Mówię o tym, że chciałbym inny przykład, w sensie nie taki oczywisty właśnie typu budujmy blogi, które linkują do naszego produktu i teraz jak wyprodukuję 500 blogów, no to wiadomo, że on wyskoczy wysoko w Google, wow, zarobię miliony. Bo tak naprawdę, okej, można to zrobić, ale ja nie jestem przekonany, czy tak to powinno działać. Jasne, bardzo, bardzo fajna uwaga. Powiem Ci tak, że na rynku to jest najbardziej popularne zastosowanie i jest bardzo dużo takich platform, które wykorzystują na przykład GPT-3 do tego, żeby stworzyć platformę, która robi content marketingowy wszelaki. Dlatego, że to jest bardzo oczywiste zastosowanie. Prawie jest to nałożenie drugiego UI-a na obecny już UI na przykład Playgroundu w OpenAI API, gdzie po prostu dajesz jakąś zajawkę i dostajesz output. Jest to bardzo takie prawie jeden do jednego zastosowanie, takie przełożenie tego modelu na produkt, ale dzięki tym swoim studiom na temat modelu poznałam na przykład taką aplikację, która mi się wydaje super, super niedoceniana i potencjalnie super też opłacalna. I uwaga, proszę, proszę tutaj się skupić. Firma nazywa się Viable i Dan Erickson, który jest co-founderem i CEO Viable, początkowo w ogóle wykorzystywał GPT-3 do jakichś tam własnych swoich eksperymentów. W tamtym czasie, kiedy to robił, prowadził startup, który pomagał innym startupom znaleźć product market fit. No i okazało się, że niewiele startupów ma taką potrzebę, żeby korzystać z innego startupu, który im pomoże znaleźć ten product market fit, bo jest to w zasadzie taka, że tak powiem, powinność każdego startupu, żeby sobie go znaleźć. Ale w trakcie robienia tego startupu okazało się, że są też firmy, które są bardziej zainteresowane nie tyle znalezieniem product market fitu, co zrozumieniem, jak ich obecny produkt jest odbierany. I coraz więcej ten Dan otrzymywał takich requestów z większych firm, żeby zrobić research, żeby przepuścić przez te modele, którymi dysponuje, tą dużą ilość danych na temat tego, jak klienci oceniają produkt, co o nim mówią, jakie są z nim problemy, jakie zauważają w ogóle problemy, czy są jakieś tam trendy, czy czegoś brakuje, czy coś jest super, czegoś odjąć, coś dodać, żeby przepuścić to przez ten model i dostać taki gist po prostu, takie kilka bullet pointów na temat tego, co tam zrobić wobec tego. A tych danych, możesz sobie wyobrazić, jeżeli to jest jakaś firma typu Enterprise, bo zazwyczaj to one są tym zainteresowane, jest po prostu masa i oni nie wiedzą, co z tym zrobić. No więc Dan, chwała Bogu, zrobił pivot i skręcił właśnie w stronę takiej aplikacji, która właśnie umożliwia Ci przepuszczenie przez ten model wszystkich możliwych danych na temat produktu, całego możliwego feedbacku z przeróżnych możliwych miejsc, który możesz pozbierać i nie wiesz, co z nim zrobić, nie wiesz, jak go, że tak powiem, skondensować i dostać bardzo przeanalizowane, ładne podsumowanie tego, co tam nie działa, co działa, co zrobić. Viable akurat jest ukierunkowane na feedback produktowy, ale myślę, że jest potencjalnie ogrom takich zastosowań, gdzie masz tyle danych, że nie wiesz, co z nimi zrobić, a interesuje cię tylko tak naprawdę to clue, to podsumowanie, jakieś pytanie, które sobie zadajesz. GPT-3 i podobne modele są do tego, są bardzo dobre w tym. Są bardzo dobre w analizowaniu danych, jeżeli je odpowiednio tam ukierunkowujesz. Więc to jest moim zdaniem fantastyczna i potencjalnie lukratywna taka ścieżka, którą można pójść i do której zachęcam, jeżeli się zastanawiacie, co tam zrobić, jaki nowy startup z GPT-3. To musi paść jeszcze takie pytanie, jak często tobie po głowie chodzi taki pomysł, żeby wziąć GPT-3 i coś do niego dobudować jako twój pomysł, twój produkt? Ja na razie jestem w fazie odkrywania i w fazie zgłębiania. Na razie intelektualnie po prostu mnie ciągnie w takie rejony, żeby zrozumieć, co już tam jest. Właśnie jak słyszę, że tutaj jest coś takiego, gdzie tutaj jest bardzo duży potencjał i że tak powiem, nikt na to nie patrzy, to, że tak powiem, już mi się tam lampka taka przedsiębiorcy zapala. Ale przede wszystkim ciągnie mnie intelektualnie nadal do tego, żeby zrozumieć, jak to jest zbudowane. Wiesz, bo ja nie chcę zostać na tym poziomie sprzedażowo-marketingowym,
chcę wejść głębiej. Nie muszę tak naprawdę, żeby stworzyć biznes w oparciu o GPT-3, na pewno nie muszę, ale chcę. Interesuje mnie to na tyle, że chcę tam schodzić, ale nie wykluczam takiego scenariusza, gdzie za kilka lat może coś tam upichcę sama. Zobaczymy. To jeszcze zupełnie kończąc, myślisz, że na polskim rynku, czy w zasadzie w ogóle na rynkach innym niż anglojęzyczny też zacznie się rozwijać to tak mocno jak tam? Znaczy domyślam się, że Chińczycy robią to na podobną skalę, a może i na większą, tylko my nie jesteśmy w stanie tego przeczytać, czy tam posłuchać. Ale pytanie, czy inne języki tutaj próbują doganiać, czy na razie no jednak większość firm pakuje te miliony czy miliardy dolarów tylko w to, w angielski? Cohere na przykład ma w planach wypuszczenie języków innych niż angielski całkiem niedługo. Nie wiem, jakie będą priorytetem. Wydaje mi się, że hiszpański może być priorytetem, ze względu na to, że jakoś jest bliski kulturowo. Hiszpański czy tam portugalski mogą być priorytetem, natomiast są takie plany, żeby właśnie zacząć się bardziej otwierać na tę różnorodność, jaka jest na świecie. Ale ciekawe jest to, że mimo, że GPT-3 było przede wszystkim w znakomitej, ogromnej większości wytrenowane na języku angielskim, ono nadal sobie dobrze radzi w innych językach. Jest takie zestawienie fajne, które pokazuje, powiedzmy, top 10 języków, w których mówi GPT-3 i mówi też po polsku. Mówi też po polsku. Możesz na przykład z tym, to Piotr mi mówił, Piotr Grudzień, możesz z ich chatbotem Emersonem porozmawiać po polsku. Możesz się uczyć na przykład angielskiego z nim po polsku. W internecie danych polskich jest trochę. Do tych danych był dostęp. GPT-3 fantastycznie mówił po polsku tak naprawdę. Bardzo dobrze. Nie wiedziałem o tym, także dzięki za taką podpowiedź. Jestem naprawdę szczerze zaskoczony i tak w sumie pozytywnie. Tym bardziej chętnie spojrzę na to, bo myślałem, że jednak, tak jak mówię, generowanie tekstów marketingowych po angielsku to jest główne użycie i w zasadzie jedyne, z którym mi się tak bezpośrednio w tym momencie ta technologia kojarzyła. No właśnie dlatego, że to ono jest najbardziej popularne. Bo, tak. Tak, ale idą nowe. Mam nadzieję, że będziemy widzieć coraz więcej nowych zastosowań. Z mojej strony będę dziękować. Dzięki za te opowieści o tym, jak podejść do tworzenia w internecie. Sam przechodzę kolejne kroki. Może akurat zainspirujemy kogoś, kto też się waha albo jest gdzieś na początku drogi. No i za te opowieści o dużych modelach językowych. Mimo, że dotykam tej branży, to sporo ciekawostek dzisiaj, więc tak jak rozmawialiśmy, uczymy się rozmawiając z innymi. Dzięki piękne. Super. Dzięki za zaproszenie i zachęcam wszystkich do tego, żeby spróbowali, weszli w interakcję z API OpenAI, z API Cohere, z API innych firm, które dystrybuują modele, bo naprawdę warto samemu ich podotykać. Ja bardzo, bardzo zachęcam do tego zawsze. Dzięki jeszcze raz. Do usłyszenia. Cześć.